wieczór. Piotr Orłowski. Naszym gościem jest Robert Radkowski, dyrektor na tą naszą część chicagowską i okolice Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Witaj, Robercie. Witam, Piotrze. Witam Państwa. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dziś na temat Waszego programu stypendialnego. Wy towarzyszycie Polonii, no i niezwykle wspieracie Polonię. I właśnie te stypendia Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, one bardzo pomagają tym zdolnym osobom, zdolnym przedstawicielom Polonii. Jak najbardziej. Tyle, co zakończyliśmy naszą pierwszą falę pomocy stypendialnej, gdzie apelowaliśmy, potocznie mówiąc, do seniorów w high school, także ci młodzi ludzie z wielkimi marzeniami, z wielkimi aspiracjami, rozglądając się już za uniwersytetami czy też koledżami, mieli szansę, aby nie tylko zapoznać się z naszą Unią, ale też zaaplikować o takie wsparcie finansowe. No, program stypendialny jest dumą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Powstał on dzięki przychylności naszej Rady Dyrektorów w 2001 roku i nagrodziliśmy już prawie 4 tysiące młodych i utalentowanych ludzi na ponad 4,5 miliona dolarów. Także naprawdę jest to wielki sukces. Bardzo cieszymy się z tego, że nie tylko młodzi ludzie mogą zapoznać się z Unią Kredytową, ale też zaczynają tak zwaną przygodę z finansami właśnie z naszą instytucją, otwierając swoje pierwsze konto, później uczęszczając do koledżu czy też uniwersytetu, mogą zaaplikować na przykład o kartę kredytową, później po ukończeniu szkoły średniej czy też wyższej mogą zaaplikować o kredyt samochodowy, później dalej zapoznają się z finansami, kupując swoje pierwsze mieszkanie czy też swój pierwszy dom. Także stawiamy na młodzież, stawiamy właśnie na tych młodych i utalentowanych członków naszej organizacji, no, przyszłość naszej Polonii tutaj w Chicago, ale nie tylko, bo ten program stypendialny też jest dostępny w Nowym Jorku, w New Jersey, w Connecticut, w Pensylwanii i na Florydzie. Także bardzo cieszymy się z tego, że w tym roku już będzie to 19. edycja naszego sztandarowego programu stypendialnego. Nasza grupa społeczna, ona słynie z tego, że my jesteśmy zdolni, no ale wy musicie wybrać też z tych osób, które aplikują. Co trzeba spełnić, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział w tym programie stypendialnym i starać się o takie stypendium? Tak, bardzo dobre pytanie. Czyli już od 1 marca będziemy apelować do uczniów szkół wyższych, czyli na drugim, trzecim, czwartym roku, czy też do tych, którzy pracują nad swoim magistrem, czy też doktoratem. Średnia wyników, która jest wymagana, jest 3.0, czyli tak zwane czwórki i piątki. Plus ci młodzi ludzie muszą napisać esej. I też takie podanie, i to jest taka zmiana w tym roku, muszą wszystkie dokumenty wysłać do nas elektronicznie. W poprzednich latach takie podanie można było złożyć w naszych oddziałach, ale w tym roku stwierdziliśmy, że ze zmieniającą się też kulturą większość naszych młodych członków preferuje format elektroniczny. Prosimy, aby takie podania były składane w formacie elektronicznym. Także będziemy apelować do właśnie tej młodej Polonii, która chciałaby zaaplikować o wsparcie finansowe, też chciałaby dołączyć do szeregów naszej Unii, bo naprawdę jest warto. No, w tamtym roku, Piotrze, też miałeś okazję być na naszym uroczystym wręczeniu stypendiów. Nagrodziliśmy ponad 90 uczniów na prawie 100 tysięcy dolarów, także jest to taka nasza duma, prawda? Jak wspomniałeś, nasi rodacy inwestują w edukację, inwestują w możliwość uczęszczania na przykład do polonijnych sobotnich szkół. Nie tylko uczymy się o Polsce, o kulturze, o języku, ale też inwestujemy w naszych młodych ludzi, którzy później uczęszczają do akredytowanych uniwersytetów czy też koledżów. No, wśród tych stypendystów
których nagrodziliśmy w latach poprzednich. Byli to technicy, nawet mieliśmy kilku pilotów, lekarzy, młodych ludzi, którzy wybrali na przykład Loyola, czy też Harvard, czy też Yale jako swoje uniwersytety, gdzie dalej rozwijają się akademicko. Także jesteśmy bardzo dumni z tej naszej prężnej Polonii. No, ktoś musi to dzieło później dalej kontynuować. Także bardzo cieszymy się z tego, że możemy dalej nagradzać młodych ludzi. W tym roku przeznaczyliśmy kwotę $500,000 na stypendia dla młodych i utalentowanych Polaków w Chicago, w Nowym Jorku i w New Jersey. Wielka kwota, największa kwota, którą już dotychczas, te 4,5 miliona przeznaczyliście. Wspominasz o tym wniosku elektronicznym, czyli technologia, no, stawiacie na technologię. Wy zresztą jesteście taką instytucją, która jest uważana za tą najdynamiczniej rozwijającą się polonijną instytucją w Stanach Zjednoczonych i na świecie. No tak, jeżeli chodzi o naszą Unię, jesteśmy już prawie 2-miliardową instytucją finansową. Jesteśmy największą polonijną firmą poza granicami Polski. I też jesteśmy największą etniczną unią kredytową w Stanach Zjednoczonych. Także zawsze powtarzam to, że nawet segment latynoski, czy też Grecy, Włosi, Irlandczycy nie mają tak prężnie działającej unii kredytowej. I jest to dla nas też taka duma, prawda, że mogliśmy stworzyć, skreować prężną instytucję finansową, która bardzo dobrze radzi sobie tutaj na rynku chicagowskim. No w sumie tutaj działamy już ponad 9 lat, ale też stawiamy na te rozwiązania mobilno-elektroniczne. Jak wspomniałeś wcześniej, mamy świetnie rozwiązaną stronę internetową, mamy wszystkie usługi, wszystkie, z czegokolwiek Państwo korzystają po stronie segmentu banków komercyjnych, jest to, wszystkie te rozwiązania są również dostępne w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Także bardzo cieszymy się, że mamy nie tylko rozwiązania finansowo-kredytowe, ale też to zaplecze zakulisowe jest świetnie dowodzone i mamy bardzo dobre rozwiązania, z których Państwo mogą korzystać na co dzień. Niezwykle atrakcyjnie to brzmi. Zachęcamy w związku z tym wszystkich naszych widzów do skorzystania z usług Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, no, oraz to młode pokolenie do udziału w programie stypendialnym. Dziękuję, Robercie, za rozmowę. Dziękuję i zapraszam. Robert Radkowski, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, był naszym gościem.